trzeci odcinek Szpilerskiej Gotki. Dzisiaj nie premiera. Nabicie nasz serdeczny przyjaciel Markowy. I o tym, dlaczego ten numer się znalazł na naszej płycie, opowiem wam za chwilę. Tak, z Markowym pierwszy bit, który nie jest mój na tej płycie, jest ich trzy ale razem. Ostatni. Ale nie ostatni, jest ich razem trzy. Markowego bity wszystkie są. Z Markowym znamy się około 20 lat. Mieszka w Świebodzicach, koło Świdnicy, gdzie się urodziłem i wychowałem. Każdy z nas robił sobie przez te lata hip-hop na własną rękę, z własnymi ludźmi. Kiedyś, jakiś rok temu, czy dwa lata temu, pojechałem do niego z maszyną, zrobiliśmy sobie fajne jam session, pograliśmy sobie. Później Markowy zaczął puszczać mi bity swoje i poleciał właśnie ten bicik, który słyszycie w tle. Od razu pomyślałem, że to jest premier, że pomyliło mu się coś w oczu premiera. Okazało się, że nie, że takiego bita on zrobił, więc jakoś tak luźno gadka poszła, masz wolny, tak, no to biorę. No to i od razu się tutaj poszedł tekst. I od razu tekst padł mi do głowy, tak, że nie, 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 to nie jest premiera. Szczyt Szpilerski shit beat Markowy wspiera. Tak. Tak, i tak powstał szkic tego numeru. W Świebodzicach już od razu jak usłyszałem. Ten beat składa się z dwóch jakby części. Pierwsza jest taka boom-bapowa, druga jest trochę bardziej taka raga. Od razu pomyślałem, że zaproszę Lajosza, mojego serdecznego kolegę, którego pozdrawiam, nowogódzki Urwis Nicpoń, który zajmuje się właśnie tego typu stylami. Świetnie się odnalazł, jak dla mnie. Fajnie. Super, przełamał ten boom-bapik. Teledysk niebawem. Kompletny hip-hop, freestyle, rap. Rap o rapie. W ogóle od tego numeru się zaczęła trochę większa współpraca Beta z Markowym, co tak. Myślę, że niebawem będzie wam dane usłyszeć dla cierpliwych sprawdzaczy. Będą fajne rzeczy. Dobre rzeczy nadjeżdżają. Dobre rzeczy. Ale o tym już niebawem, teraz o Boom Bangers. Pozdrawiam jeszcze raz Mareczka, pozdrawiam Lajosza i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Hej! Yo.